witam na następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek pierwszy z tej serii o dworcach we Wrocławiu, pasażerskich i towarowych czynnych, jest dworzec Wrocław Główny. Nim zacznę opowiadać o nim, to muszę cofnąć się w historii do wcześniejszego dworca górnośląskiego, który jest za tą pocztą, którą tam i peronami pocztowymi, które tam jest. I on od 1841-1842 pełnił służbę dla kolei, gdzie tory wylatywały w obecne miejsce dworca głównego. W pewnym momencie dworzec górnośląski był za mały, żeby obsługiwać ruch. I był głównie dworcem czołowym, nie przelotnym jak główny. I podjęto decyzję, że budowa nowego dworca. I w 1855 roku powstaje ten dworzec główny, tylko w innym kształcie. Perony były na spodzie, w obecnej hali głównej, gdzie schodzimy sobie, i szły w stronę estakady. I tu jest wejście główne dworca. Z boku jest wejście do podziemi, które od dawna były. I dodatkowo dworzec w latach 1857 został zrobiony. W 1897 roku została zaczęta przebudowa tego dworca. Została przebudowa ukończona w 1904 roku. Była planowana, ale z drobnymi remontami w 2011 roku. W 1911 została zrobiona. Tam, kiedy sprowadziły tory i tak dalej, z przeciwnej strony te były perony tutaj. Co za chwilę powiem. I ogólnie po wybudowaniu perony były podwyższone do poziomu tej posadzki, na którą wszedłem. Biura dworca były u góry, z jadłodajniami i tak dalej. Poziom był na tej wysokości, gdzie teraz idę, peronów. I wychodziły w stronę miasta. I teraz wychodzimy z dworca i podczas remontu dworca tutaj też pokazano, jak kiedyś tory szły na załączonym obrazku. I one kiedyś szły przez perony, przez hol główny, bo to były z dawnego dworca z dawnego dworca kolei górnośląskiej, który był wcześniejszy przed dworcem głównym. Jak wybudowano, to tamto przestał istnieć. I tutaj jest dalej pokazane, jak kiedyś było. I tutaj jest pomnik dla koleja ze Solidarność. 1981 rok, ale nie ma żadnej informacji, z jakiego powodu. W dworcu są biało-czerwone flagi. I podczas zmian tutaj, jak przebudowywali,
to jeszcze dodali przy przystankach autobusowych taki jakby pole z drzewkami i tak dalej, wybrukowane. I oprócz tego pokażę wam jeszcze, zrobili tak jakby wiatę z dwoma budyneczkami, wrót, dwoma alapawilonami. Oczywiście tutaj już nie ma oświetlenia. I tak, w halach ten pomieszczenie wyznaczone na czekanie i te pomieszczenie, które możliwe do wzięcia jest, wynajęcia dwa naprzeciwko przystanków autobusowych. Na filmiku też jest zdjęcie za dnia tych pomieszczeń. To też widzicie, jak jest wieczorem zrobione. Od góry, jak zapewne to RP1 nadał luza, który chwilę wcześniej jechał. Najprawdopodobniej ten luzak. I też obejdę cały teraz dworzec od frontalnej strony, żebyście zobaczyli, jak wygląda dworzec nocną porą. Bo za dnia to wiadomo, każdy widział zdjęcia, jak wygląda i tak dalej. Ale wieczorną porą nazywał to, czy tam nawet na filmiku, to nie każdy mógł widzieć. Też jest obecnie mniej ludzi chodzących przy dworcu. Teraz widzicie, jak budują budowlę tego nowego hotelu naprzeciwko dworca. I pole przed dworcem oświetlone tak wygląda, jak widzicie. I dworzec nocą to troszeczkę inaczej się prezentuje niż za dnia, jak widzicie. Mimo że nie idę w samym tym zielonym, ale widzę tak, jakbym szedł po tym, bo po prostu aparat tak wychwytuje. I z tej strony jest trochę mniej. Kiedy tam było wejście dodatkowe, teraz nie ma. I główne wejście jest napisem Wrocław Główny. A w nazwie filmiku mam Wrocław Dworzec Główny. Jako jeden z 8 dworców, które mamy tutaj we Wrocławiu. I główna nawa jest, główny wejście jest oświetlone. Dawne wejścia boczne są nieoświetlone. Po prostu, żeby też nakierować pasażerów na te główne wejścia, żeby
wchodzili tym głównym wejściem, które widzicie. Wiadomo, w dolnych partiach są knajpki wynajęte, górę ma wynajęte biblioteka. Jeszcze tutaj oprócz tego jest krasnal. I to jest otworzenie zabytkowego, historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny przy budową kolejowej infrastruktury technicznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktury i Środowiska. Taki jakby czas a la walizeczka. Idąc dalej, pokazując to, w tym wgłębieniu, które teraz widzicie, to jest Starbucks KFC. W tym drugim jest Biedronka z Empikiem i tym z McDonaldem. Biedronka ma ten jakby wejście dawne do dworca zajęte. Przed przebudową było czynne tamte wejście. Teraz już jest nieczynne. Ale natomiast wejście, które teraz jest z boku, na z którego wychodziłem, kiedy to było wejście techniczne. Ogólnie tak jak teraz widać, ta część jest nieoświetlona, żeby ludzie sobie błędnie nie wchodzili. Poczta Polska, dawny dworzec pocztowy, który jest nieużywany już od dobrych 9-10 lat u nas we Wrocławiu. Jest ten nieużywany dworzec pocztowy. Ostatni odcinek regularny z pierwszego sezonu był właśnie o tym dworcu. Tutaj są wejścia główne, wejścia boczne dawne, teraz już nieużywane. I tutaj jest, oczywiście są, tam był wjazd na parking. Tutaj jest wyjazd z parkingu podziemnego, który został zrobiony podczas przebudowy całego kompleksu dworca. I z tej strony zostały zachowane knajpki. Są dwie plus apteka. I kiedyś przed remontem też były, nie, jest jedna knajpka, pomyliłem się. Przed remontem były dwie knajpki, teraz jest jedna knajpka. Nie, ale nie było apteki wcześniej. I na górze sobie wjeżdża pociąg, który możliwe kończy już bieg we Wrocławiu. I tutaj jest jeszcze jedno z wyjść takich bocznych. I na tym będę kończył dzisiejszy odcinek o dworcu głównym we Wrocławiu. Teraz wejdę sobie i podczas tego remontu, co padałem w 1898-1911, wszystkie tory zostały przeniesione w te miejsce, gdzie teraz są. I ruch został z hali przeniesiony na perony. I to jest jeden chyba z nielicznych wyjątków dworcowych, gdzie perony są poza halą obsługi i do tego zadaszone. I tak dużo. Jak widać, teraz większość składów stojących teraz na dworcu to są EZ-ty, czyli elektryczne zespoły trakcyjne. Kibel
z Pafawagu, Hnewak i też Hnewak drugi. I jeden spot wagonowy. Jak przebudowywano ten dworzec, który główny w tych latach 1897-1896 do 1911 roku, w 1903 roku była powódź, która zalała dworzec. Jeszcze tam wtedy przez to też po części później drobne prace były robione. Od 1906 do 1911 były drobne prace remontowe. I tak. I skład funkcjonował, ten dworzec funkcjonował w takiej odsłonie do 2010 roku. W latach 2010-2012 rok był robiony remont dworca na euro, które było w 2012 roku też we Wrocławiu. I wtedy wyremontowano też ten dworzec. Estakada kolejowa, która jest z tamtej strony, gdzie teraz jestem zwrócony, została wybudowana wraz z modernizacją tego dworca w 1896-1907 do 1911 roku. I tak, jak tutaj widać, małe przesuwne drzwi, ale one już tak jeszcze tam kawałek dalej są następne. One już nie są używane. Jeden skład był wagon, chyba pozostałości po jednym składzie wagonowym są. I tam jechała lokomotywa Mane. O! Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale w oddali leci spalinowa lokomotywa manewrowa po wagony. Estakada kolejowa ma ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Jak ogólnie przy tym peronie, którym jak dobrze kojarzę ten peron, to taka ciekawostka. Zmarł Cybulski. Znany aktor Wajdy, który grał głównie u Wajdy, jak mi się wydaje, odgrywał scenę biegania do pociągu. Jedna wersja jest taka. Druga wersja jest taka, że spieszył się na pociąg, żeby pojechać gdzieś na jakiś plan filmu. Nie udało mu się wskoczyć. Co wiadomo. Odniósł wielkie obrażenia i później zmarł. W 1997 roku zostały tutaj na dworcu odsłonięta jego pamiątkowa tablica, że na tym i tym peronie zmarł ten aktor. I jak widzicie, ruch na dworcu peronie jest w miarę. Z tego względu też jak najmniej starałem się tam zrobić, kręcić. Tylko tak przelotnie przeszedłem, żebyście zobaczyli też pokrótce wnętrze. Tak. Dworzec ma 5 peronów standardowych, które były od dawien dawna. Czyli peron pierwszy, na którym się znajduje. Tor pierwszy po lewej, tor drugi po prawej. Później peron drugi, tor trzeci, czwarty. Tor trzeci, następny z torem piątym, szóstym.
tor czwarty z torem 7-8 i tor i peron piąty, to jest nas za tą szybą, za tym pociągiem, który teraz wjeżdża. I on ma tor 10, jak dobrze pamiętam. Tak, 12 to ten 11 tor ma peron 5, bo tor 10 to jest i 9 to są kozoł, ale ten jeszcze tam podejdę i pokażę. Jak widzisz, tak widać skład do Jelcza Laskowic odjeżdża już tor. Na tym to też, gdzie ja jestem teraz, ma wyjechać do Kołobrzegu Zefir. I dworzec główny w 2018 roku, jak były statystyki podane, obsłużył 21 milionów z hakiem. Czyli to świadczy, że był na pierwszym miejscu z obsługą ludzi. I jak widać, Zephyr wylatuje do widać, nie było żadnego paru wagonu baru. I tak, podali widać turbo kioska z dwoma wagonami stojącymi. I teraz natomiast jest więcej składów. Jeden został EZT, reszta składów jest wagonowych. I teraz wjechałem do korytarza bocznego i on jest możliwość wyjścia na miasto i na peryferię, centrum peryferia. Bo jak tworzono ten dworzec, to w tym kierunku co ja idę, to były peryferia. Takie, że nie były zabudowane tereny. I wejdę jeszcze na peron 5, czyli ostatni ze standardowych peronów tego dworca. I też pokażę wam na zdjęciach budynek dyrekcji. Będzie dołączony w filmiku. I właśnie będziemy teraz wchodzili na tor, na peron 5. To jest ostatni z peronów tych standardowych dla tego dworca. Ogólnie przy budowie tego dworca, jak przy remoncie, było 11 torów normalnych razem z tym, przy którym jestem, bo to był ostatni peronowy. I Katowice przez stację Brzeg, otory główne, Gliwice, planowy odjazd godzina 9:20. Wjedzie na tor 6 przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg TLK Ślązak ze stacji Poznań Główny do stacji Katowice przez stację Brzeg, opory główne, Gliwice, planowy odjazd godzina 9:20. Wjedzie na tor 6 przy peronie 3.
Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. O, właśnie sobie lokomotywa manewruje. I tak, było 11 torów standardowych razem z tym i 4 tory manewrowe, które były obok tego, co ja stoję. Czyli pierwszym torem manewrowym był tam, gdzie lok sobie manewruje, plus bok. I ten peron szósty, tor 12, jak widzicie, on został wraz z remontem 2012 zrobiony. I wtedy miał tymczasowe dopuszczenie ten peron szósty. I później został wyłączony. Raz z remontem w tym roku, w marcu, został przywrócony do ruchu. Chyba w marcu został przywrócony ten tor, peron szósty, tor 12. I on jest już teraz normalnym peronem. Wejście zrobiono nowe z głównego holu, z tunelu tego głównego i jeszcze można wejść z dworca zewnętrznego. Z zewnątrz. We Wrocławiu, w tym centrum handlowym, jest wozec autobusowy obok kolejowego. I właśnie ta nadbudowka, co tutaj widać, to została właśnie wraz z remontem dworca zrobiona. Taka poczekalnia. I w oddali widać też budynek dyrekcji wrocławskiej kolei PKP. To na dzisiaj będzie koniec. Jak widzicie, dworzec kolejowy we Wrocławiu na Brochowie powstał w 1896 roku. On powstał z tego względu, że powstało dość potężne osiedle kolejowe tutaj na Brochowie, bo część towarową wybudowano. Obecnie dworzec ten nie ma kas w sobie, tylko ma hol. Przejdę z boku na perony, żeby ten mały parking. Jak wiadomo, to jest jeden z ostatnich budowanych, albo już ostatni wybudowany dworzec kolejowy we Wrocławiu, bo reszta była wybudowana wcześniej. Stary budyneczek, widać, kolejowy. Nieużywany. Jak widać. Dworzec ten ma dwie skrajnie peronowe. Jedną, po której teraz idę, i drugą obok, co też widzicie. Odejdę kawałek, żeby też ludzie nie mówili co. I tak, jak
dosyć długie krawędzie peronowe. Jakie to może być z 50-100 metrów przede mną. I z minimum z 200 metrów w tamtą stronę. Jak widać, zadaszenie drewniane, tak jak w większości starych naszych dworców, poza dworcem głównym, który ma stalowe podpory i zadaszenie. Tutaj jest drewniane. Jak były na takich osiedlach i wioskach podwrocławskich robione. Dworzec ten ma status aglomeracyjnego też, tak jak większość dworców u nas we Wrocławiu. I tak, jak widzicie, dwie skrajnie, dwa perony, dwie skrajnie peronowe. Ja jestem na peronie drugim, peron pierwszy jest obok i pod zadaszeniem jest stary zegar ze rzymskimi latami. Mały budyneczek na peronie pierwszym. W 2011 roku została zrobiona modernizacja budynku, skończona w 2012 roku. Według... coś będzie jechało. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jaki skład, ale to jest PKP Intercity. Jak widzieliście, dość szybko przemknął i to jest Intercity. I tutaj się zatrzymują Polregio i Koleje Dolnośląskie, jak jeżdżą. To jest kierunek do Oławy. Drugim i jak widać też jest tutaj część towarowej, o której będę mówił w innym odcinku, o przystankach, o stacjach kolejowych we Wrocławiu. Ogólnie ruch jest 1200 osób na dobę, jak podaje Wiki. I to nie jest taka dość potężna stacja, żeby robiła duże przepływy. Faktem, coraz więcej tutaj jest tworzonych osiedli. Nie wiem, jak to wpłynie na kolej tutaj. Ale jest mało możliwości mówienia o tej stacji kolejowej. Między peronem pierwszym a drugim przejście podziemne. I ja z Brochowa stacji kolejowej mam wszystko na dzisiaj do powiedzenia. I widzimy się w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, bo zaczynam od tyłu, czyli będę wchodził na stację od strony Legnickiej, a nie od normalnej strony od dworca. Tu właśnie jest tak nietypowo, że ten dworzec jest możliwość wejścia od tyłu, czyli od strony ulicy Legnickiej i przejście nad Legnicką. O samym dworcu opowiem na samym końcu. Obecnie teraz powiem tak. Dworzec Mikołajów był remontowany do 2010-2011 rok, w sensie układ torowy tutaj cały był remontowany. Za moimi plecami kiedyś była jeszcze na trasie do Poznania jedna wieża posterunkowa, ale po 2000 roku ją zlikwidowano, w sensie fizycznie wyburzono.
wejście na stację jest możliwość od tej strony, gdzie ja weszłem, strony Legnickiej. Też jest możliwość wejścia po drugiej stronie ulicy. I to jest wejście. I też jest możliwość wejścia od strony dworca, w której są poczekalnie. Jak widać, u góry już przebudowana częściowo sygnalizacja. Przynajmniej tutaj przy tym peronie, którym ja jestem, zmieniono. Pozostałe peron obok ma jeszcze starą sygnalizację. W sensie semafor ustawiony na rurce. I widać też urządzonko dodatkowe z L1 i jedna druga. U mnie w tamtą stronę jest wylot na Poznań, linię do Poznania i na Przepole w stronę też i Trzebnica, Oława. Przed budynkiem w prawo to leci się na Trzebnicę z Oławą i Oleśnicą, a na wprost linia na Poznań. A w tą stronę jest do dworca głównego. I mały budyneczek po lewej to jest właśnie dworzec Mikołajów. Jak widać, cztery skrajnie, na których można wsiadać do pociągu. Ale już teraz widzę, że są pomieszane dosyć mocno perony. Tory na peronach. Peron pierwszy ma tor pierwszy i tor trzeci. A przy tym, którym ja jestem, peron drugi ma tor drugi i czwarty. Czyli wygląda na to, że tor pierwszy i tor drugi to są główne tory dla tej linii, a tory trzeci i czwarty to są tory dodatkowe dla tego szlaku. I połączenie z peronów z dworcem jako budynkiem jest przez tunel. I z prawej mały budyneczek to chyba jest mała stacja transformatorowa. I jak widać, jest jeszcze mały zapas po prawej stronie, jakby chciano coś tutaj dobudować. Ale mi się wydaje, że kiedyś mogłoby było coś być tutaj z torów. Nie pamiętam, jak było kiedyś. Obecnie, jak widać, perony są wyżej niż tory i żeby łatwiej było dojeżdżać. Teraz sobie przejdziemy w stronę dworca. Bo ogólnie są tunele tutaj pobudowane. Takie, które można sobie przemieścić w stronę dworca. Ten z peronów w stronę Mordoru, jak to niektórzy mówią. Jeszcze można pójść sobie tym tunelem na zewnątrz. E,
Na zewnątrz, w sensie na dwór i na stację. Mała stacja z kasami i poczekalnią. Ogólnie stacja została wybudowana w 1906 roku. I do tej pory funkcjonuje. Jak widzicie, przez okno mała poczekalnia. I sobie na kawałek odejdę, żeby wam pokazać cały budynek dworca od frontalnej strony. Bo podczas remontu budynku zostawiono ten zabytkowy zegar u góry i zmieniono oczywiście kolor, możliwie zmieniony. I na dzisiaj to koniec z tym dworcem. Witam na następnym odcinku. Dzisiaj będzie w dworcu na Dodze, który jest na trasie linii z Wrocławia do Trzebnicy między innymi i Warszawy, bo i PKP Intercity do Warszawy tędy też przejeżdża. I tak, jak widać, po lewej dwa boczne tory kończące się. I były zapewne zrobione po to, żeby do tych budynków przemysłowych dostarczać rzeczy. I tak, stacja jesteśmy na peronach. Tak, stacja posiada trzy krawędzie peronowe. Tor pierwszy, drugi i trzeci, przy którym ja stoję. Jest z boku są tory dla towarowych, bo i tutaj jeżdżą koleje PKP Intercity, koleje dolnośląskie, Polregio też, czyli najwięksi główni przewoźnicy we Wrocławiu. Historia tego dworca się zaczyna w 1868 roku, jak w maju został otwarty, bo towarzystwo, które chciało wybudować tutaj linię na Górny Śląsk, część górnośląską, dopiero wtedy dostało licencję, miało już wtedy licencję dostało w tamtym okresie i mogli uruchomić połączenia. I ten dworzec został uruchomiony. I to towarzystwo przyjęło, jakby można powiedzieć, licencję na przewóz od kolei górnośląskich, które zrezygnowały wtedy. Koleje górnośląskie miały dworzec główny wrocławski pod opieką. Jak widać, zatrzęsienie peronów drewniane, jest to starego typu. Sam budynek powstał w okolicach 1868 roku. Ja znalazłem informację o otwarciu jego, a o wybudowaniu nie mogłem doczytać. I jak otworzyli wtedy ten dworzec, to w swojej niezmienionej formie funkcjonował do 1912 roku, gdzie między 1912 zaczęto go modernizować i skończono po I wojnie światowej, bo modernizację przerywało trochę I wojna światowa.
jak widzicie, napisane, namalowany napis na drodze na budynku, zarosnięty teren już z tej strony. Ogólnie w 2009 roku przewozy regionalne dostały ten budynek na swoją siedzibę od PKP. Ale działało tutaj też psychodnia, ale psychodnia już nie funkcjonuje. I miały powstać budynki, ten mieszkania. Ale jak wiadomo, na razie jeszcze nie powstały. Na końcu peronu drugiego jest wieża nastawnica dla tego rejonu. Perony są połączone z dworcem poprzez tunel, do którego schodzimy. Zapach ogólnie nie polecam wchodzić na ten tunel. Zapach niemiły i można mieć styczność z panami. Tutaj nie mają pracy. I tak, tutaj widzimy szczyt windy towarowej, która miała podejdzie tutaj połączenie z dworcem. Ogólnie ten tunel do pocztowy jest nieużywany obecnie. I tak jak słychać zapowiedzi, będzie pociąg do Olesnic. Jeszcze dodatkowo pokażę. Tutaj był tor, ale jest zachwastony dość mocno. I to tor biegł między budynkiem, gdzie jest podest, i peronem normalnym. Ogólnie przy końcu stacji jest tunel dla samochodów pod torami. I jeszcze jest drugi tunel dla pasażerów, a to z peronu drugiego można tylko wejść w niego. Z peronu pierwszego już się nie da. W krzakach widać ten koziołka toru drugiego, bo były dwa tory w Hasta. Jak widać tory postojowe dla towarowych. Tak, jeszcze raz pokażę. Dwa tory boczne. Tutaj obecne i nieużywane. I dość mocno zarosnięte. Jeszcze widać tam kawałek dalej skręca w prawo, tor jeden, ale też zachwastony. Możliwe do dawnego browaru piastowskiego. I właśnie jak widać Polregio, jeden z firm obsługujących tą stację. Bo oprócz niego jeszcze jeździ Koleje Dolnośląskie i PKP Intercity. I też tędy przejeżdżają to koleje towarowe,
ale sobie nie zatrzymują, bo to, bo jak wiadomo, kolej towarowa nie bierze pasażerów, tylko towary przewozi. I tutaj już różni przewoźnicy towarowi jeżdżą. Poprzez PKP Cargo, Dolata też widziałem nieraz ze swoimi wagonami przejeżdżał. Jak widać, niezmodernizowany zestaw. Tylko z Odoli na razie jeszcze nie widzę, jaki numer tego zestawu elektrycznego EZT. O ile wylot w stronę Psiego Pola jest na dwóch semaforach, jak widać, to już wylot w stronę dworca głównego widziałem jeden semafor dla toru trzeciego i drugiego, bo one się później łączą. I za chwilę nastąpi odjazd, bo było słychać gwizdek z drużyny konduktorskiej. I to jest EN57 1951RA, czyli kibel. Starego typu kibel, jest modernizowany jeszcze. Przejdziemy na Psud, pokażę jeszcze, jak wygląda Psud. I już od strony frontalnej ten dworzec na drodze. Ogólnie ten dworzec ma też poczekalnię i kasy w środku. I taki mały plac przed dworcem jest. Do połowy lat 90. dosyć dużo tutaj było kursów PKS-ów i firm busarskich i była komunikacja autobusowa PKS-owska tutaj, dosyć gęsto przejeżdżająca, tak do połowy lat 90. Później już zaczęło to umierać dosyć mocno. Jak widać, mały taka knajpka tutaj i ogólnie dworzec dworzec na Dodze jest jednym z ostatnich, przedostatnim albo ostatnim dworcem, który został wybudowany we Wrocławiu. Aha, czyli jak widać przejścia nie ma. Dworzec jest niecenny hol ze względu chyba na przebudowę. No to ja z tego miejsca was żegnam i widzimy się na następnym odcinku. Witam was w następnym odcinku. Teraz dzisiaj jesteśmy na Placach Chodzanskich.
obok dawnego szpitala, który był przed wojną. Później po wojnie znajdowała się szkoła, teraz dawne EIT+. To jest dość charakterystyczne miejsce też. I oprócz tego była też kompleks szkolno-przedszkolny, ale budynki wyglądają w stylu takim kolejowym. I dzisiaj będzie dzisiejszym bohaterem naszego odcinka to jest Wrocław Pracodzianskie dworzec aglomeracyjny według PKP. I ten dworzec powstał w 1974 roku, czyli w tym samym roku co Wrocław Kuźniki, bo to jest ta sama trasa co Kuźniki i idąca w stronę Głogowa, bo tam gdzie teraz widzieliście, to jest w stronę Wrocław Główny, a w tamtą stronę Wrocław Głogów. Ogólnie trasa powstała we Wrocławiu w tym samym roku i w tym samym roku powstały les, ten Kuźniki z Wrocławiem Pracodzianskie. Parę lat temu został wybudowany jeszcze przystanek Stadion Wrocław, bo został wybudowany stadion i żeby był dość łatwy dojazd na tej trasie. Jak widać, tutaj się już zaczyna zabudowa z samego dworca. I kiedyś był umieszczony tutaj znak, tablica dworca, ale ją ściągnięto. Budynek, ogólnie ruch tutaj jest, oprócz osobowego jest towarówka, tak jak widać, cargo unit z platformami do przewożenia, platformy do przewożenia kontenerów. Najpierw zacznę od części zewnętrznej, tej peronowej, bo jak widać, ja jestem na peronie drugim. Peron pierwszy to jest ten nasyp, ta wyspa po środku, za którą jak się kończy wyspa, zaczyna się tor. I to jest dość stary, archaiczny układ torowy. Czyli tak jak było słychać, będzie wjeżdżał na tor ten przy wyspie zewnętrzny, a nie ten przy mnie. Ogólnie ten dworzec został wyremontowany w 2010 roku. Zabudowa dachowa tutaj została stara, historyczna jeszcze. I sam budynek dworca został wyremontowany. Obecnie nie ma kas, tylko jest sama poczekalnia w tym dworcu. Kiedyś mogły być kasy. Ale jak widać, malutka poczekalnia. Jest tylko możliwość sobie chwilę poczekania.
i widać przejście na wyspę jest na poziomie Syn. Nie ma ani tunelu, ani przejścia górą, tylko poziom to synek, główek Syn. I tutaj widać jeszcze kozioł oporowy toru, który wam pokażę w dalszej części. I za dechami zabite. Te małe budyneczki to był dawny salet dworcowy. I ogólnie po co, jak dobrze zrozumiałem i mogliście usłyszeć, pociąg, który wjeżdża, to do Zielonej Góry. Jak widać, semafor niebieski wskazujący o zakazie manewrowania i zwrotnica jest ustawiona na wprost, bo leciała towarówka. Tak, do Zielonej Góry Polerego. Żeby było ciekawie, skład jedzie dwa razy N57 z tego względu, że są obostrzenia nałożone w Polsce i zapewne Polregio dołożyło drugi N57, czyli tak zwany kibelek, żeby ludzie mogli jeszcze jechać. Jak ja kojarzę, to jest ostatnia stacja na terenie Wrocławia na wylotówce do Zielonej Góry, Głogowa. I ogólnie tylko został wyremontowany budynek stacyjny, ale sama stacja jako perony i tak dalej nie zostało wyremontowane. I jak widzicie też tutaj, co nie ma za bardzo już we Wrocławiu, niektóre stacje mają tak właśnie te metalowe drzwi starego typu, jak były na towarowych stacjach. I za chwilę będę szedł w stronę tamtej dalszej części towarowej. Stacja pracy oceanskiej, oprócz części pasażerskiej z tamtej strony, posiada jeszcze wjazd torowy, tutaj jakby powiedzieć na część towarową możliwie kiedyś. I też jak widzimy, ja jestem przy torze 8, jak podejrzewam, według sygnalizatora, bo tam za mną ten malutki sygnalizator z boku ma TM8. I tak, z tej strony widać, że tor obok tego, który się znajduje na linii, czyli jeden z czterech, drugi od mnie z tych liniowych, se za niedługo kończy koziołkiem oporowym i ma rozjazdy na tor przy mnie i dwa po i na trzeci. Bo ogólnie tutaj jest cztery tory. Ja jestem na takim jakby piątym torze, który od gałęzia się na bok. Tutaj kawałek przed stacją pasażerską. I co pewien czas są skrzynki. Na tej... przy tym torze. Tak jak już tutaj przy drzewku widać jedną z skrzynek energetyczną. Jak widać, drugi tor ode mnie jest mało używany, bo trochę chwastów już zaczyna przy nim rosnąć.
i też były wymienione kawałki torów. To było widać po leżących torach obok tych szlakowych. Tutaj już zaczyna się rozjazd na jeszcze jeden tor boczny i niedaleko stąd jest stadnina koni i skoła. To tak z boku od tych torów tutaj. I tutaj za niedługo jest taka jakby coś mały plac i ta rój plac z pod stawką. Tak jak wspominałem, jeden tor, który się odgałęził, jest kawałek dalej. Go tak za bardzo nie widać. I bardziej ten, przed którym idę, widać. I tutaj jest taki coś, ale jakby plac, coś takiego. I za drzewkami stadnina, o której chwilę wcześniej wspominałem. Jak wchodziłem ten tutaj, to widziałem też taki jakby małą budówkę ceglaną, tak jakby było sugerowało, że był jakiś budynek czy coś tutaj wcześniej. Jak szedłem na miejsce tutaj w lasku, widziałem poniszczone kawałki po budynkach i tak dalej. Jak widzicie tutaj ten murek ceglany, o którym mówiłem. Tak by sugerujące, że coś tutaj było. I dwa tory idące dalej w ksaki. Jeszcze nawiązując do części tej towarowej, tej stacji, to tutaj macie jak ten tor, który jest po mojej prawej stronie, to jest drugi. I ten pierwszy, i po lewej jest pierwszy, ten drugi wychodził z tego pierwszego. Ten z prawej wychodzi z tego po lewej. I teraz, w tym miejscu, wychodzi tutaj tor na lewo i na wprost idzie dalej ten tor, ale ten po mojej jej prawej i idę się złączyć z tym pierwszym, jak z niego wyszedł wcześniej. I ten, który wychodzi, idzie w stronę budynku. Częściowo jest tutaj już, widzicie, za ziemią przysypane. I tutaj jest jeszcze ta starego typu skrzyneczka do zmiany, włożenia z wrotnicy. I tak, tutaj pod ziemią widać kawałek jest tego toru, który set w ksakach. I tutaj z jednego czy z dwóch? A już tutaj lekko zgubiłem przy tych dwóch torach, ale tak jakby dwa tory, duża jakby zwrotnica z dwóch torów idąca jeden do wagoniku drewnianego. Jak widzicie, drewniany wagonik był i dość rozległa
zwrotnica. Witam na następnym odcinku. Teraz będzie o dworcu kolejowym Leśniczy. To jest obecnie jeden z miejskich dworców kolejowych. Kiedyś jak powstawał, to był dworcem kolejowym na wsi, bo powstał w 1844 roku, jak jeszcze Leśnica nie podlegała pod Wrocław, tylko była pod miejską linią. Została uruchomiona linia Wrocław-Legnica i zarazem ten dworzec. Wtedy Leśnica była pod wsią pod miejską, a nie tak jak teraz częścią Wrocławia. Po przyłączeniu Leśnicy do Wrocławia, za Niemca jeszcze, jeździła tutaj SKM-ka, czyli szybka kolej miejska, czego we Wrocławiu nie ma. Szybkiej kolei miejskiej, jak była zanim Niemca. Obecnie na tej stacji się zatrzymują pociągi Kolei Dolnośląskiej i PKP Intercity. Jak wyczytałem, od 2 lat trzech zatrzymują się pociągi PKP Intercity. Obecnie są 3 perony na tym dworcu. Z boku właśnie przyjechały Koleje Dolnośląskie do Lubania Śląskiego. Ja jestem na peronie pierwszym, który ogólnie układ torowy tutaj jest troszeczkę inny niż na pozostałych dworcach przystanek. Przede wszystkim jest inny, zmieniony układ torowy, w sensie nazywanie numerów torów wobec dworca głównego, co duża ilość osób mogła przydać się na głównym dworcu, a na Leśnicy nie musiała. I widzę, na dworcu głównym jest tak zrobione, że jest tor pierwszy, ten peron pierwszy, tor pierwszy i drugi. I później leci dalej, czyli tor drugi, peron drugi, tor trzeci, czwarty. Peron trzeci, tam już jest piąty, szósty i tak dalej. Tutaj natomiast jest inaczej. Jest peron pierwszy, tor piąty i później widzicie peron drugi, tor trzeci, peron drugi, tor pierwszy, peron trzeci, tor drugi i tor czwarty jest, tor drugi i czwarty jest na peronie trzecim. Teraz następna jednostka z Kolei Dolnośląskich przyjechała, ale ona się już kieruje do dworca głównego. Tutaj cały układ torowy był przebudowany wraz z modernizacją linii do Zgorzelca, jak dobrze kojarzę. I wtedy właśnie chyba przenumerowano wszystkie tory. Tak, jak widzicie, dość długie, potężne perony na tym dworcu w porównaniu możliwe do innych, gdzie mogą być krótsze perony. I też zamontowano zegary jeszcze z numeracją godzin po staremu, czyli cyferkami rzymskimi, a nie arabskimi. I jak doczytałem, chyba miesięcznie albo rocznie
albo dziennie 1900 osób obsługuje ta stacja. Zobaczymy, czy dalej, jak będą dalsze te ilości stacji, bo to jest dworzec aglomeracyjny teraz według PKP dla aglomeracji wrocławskiej. Wyjście z budynku głównego jest na ulicę Rubczaka i jak widać też są zejścia inną stronę. Ten odcinek pomału będzie dobiegał końca. Jeszcze dodamy, nawet z boku jest znaczek 13 km 407 metra od centrum. I ogólnie to jest wszystko na ten temat tego dworca, bo on nie ma bogatej historii. Jak dworzec główny, czy dworzec nad Odrze i tak dalej. To jest miejski, ten stary, mały dworzec wiejski. Z poczekalnią kasami. Cenne jeszcze są. W porównaniu do sołtysowic, który został zdegradowany. I tam nie ma kas z poczekalnią. Witam. Teraz ten dzisiejszy odcinek jest o dworcu Wrocław Kuźniki. To jest jeden ze starszych dworców. Jak widać, dość daleko, daleki peron. Po lewej widać skład taki wagonów towarowych z maszyną specjalistyczną. I tutaj też widać z tą maszyną specjalistyczną, ta po lewej, która jest teraz nakierowana, to jest właśnie taki sam skład po tamtej stronie. Tutaj jest jeszcze jakiś miejsce domocony. I tak, tor po prawej jest torem do miasta, tor po lewej jest torem w stronę Głogowa. Stacja jest 1874 roku, czyli XIX wiek, wybudowana 30 lat po przystankach i dworcach z linii marchijskiej. Dworzec, który widać obecnie, to jest z 1910 roku, czyli już XX wiek, ale jeden ze starszych stacji. I dodatkowo, oprócz tego budynku stacyjnego ze spacistym dachem, są budynki mieszkalne i małe jeszcze takie techniczne. I tutaj dwa następne, małe techniczne i nastawnia. Ogólnie to jest dworzec aglomeracyjny według PKP. I to jest, oprócz tego jest w tamtą stronę w przeciwną, gdzie teraz nakierowałem, jest następny przystanek stadion i później ostatni we Wrocławiu przystanek Wrocław Pracodamskie i we Wrocławiu ta linia już się kończy, w sensie z przystankami i leci na Głogów. I oprócz dwóch torów głównych przy wyspie widać dwa tory boczne, trzy tory boczne z boku po lewej i z prawej są dwa tory boczne z
małym budynkiem z rampą i jeszcze odchodzi bocznica do dawnego terenu PRK i Elekki, która został sprzedany i będzie już budynki. I ogólnie tak wygląda. Było jeszcze, odchodziła kiedyś bocznica w lewo, ale ona jest teraz zachwacona, częściowo porozbierana. Omawiałem ją w serii, w sezonie opuszczone przez PKP. I ogólnie o tej stacji to będzie już wszystko, bo to mało o niej można powiedzieć. Ona trochę ucierpiała podczas II wojny światowej, bo tędy front zszedł przez Nowy Dwór, Kuzniki. No to do następnego odcinka. Aleja Jana Trzegosobieskiego. Główna arteria wylotowa z Wrocławia w stronę Warszawki i nasz dzisiejszy temat. Wrocław Przepole. To jest ostatni odcinek z dworców osobowych. I następny odcinek będzie o przystankach. Jak widać, dojście od strony osiedla jest tunelem pod tą bardzo ruchliwą drogą wylotową. Nasz dworzec, dzisiaj obiekt, o który będziemy patrzyli, powstał w 1868 roku. Tak jak nad Odrze. Bo jest na tej samej trasie. I ten dworzec jest na trasie do Oleśnicy. I jest ostatnim dworcem we Wrocławiu tę stronę Psaka. Wrócę w stronę Cebnicy. Jak widać, PKP Cargo sobie stoi byczek. I tak, jak widziałem wcześniej, ruch odbywa się na jednym torze tylko. Drugi tor jest zablokowany. Jak dobrze widzę, że jest chyba tylko jeden peron. Tutaj peron pierwszy z torem numer 1. Jak widać, kierunek do Wrocławia Głównego i do Oleśnicy. Ten dworzec jest dość malutki i ma standardowy zegar PKP-owski przed 2000 rokiem robiony, dawany na dworcach. Czyli jeszcze w wielu dworcach te zegarki funkcjonują. I mała wiata drewniana. Jak widać, tor, peron, który jak tylko podejdę kawałek, zobacz. Tak, peron drugi jest o wiele dłuższy niż peron pierwszy. Z każdej strony jest większy. Jak widać, to jest dość malutki dworzec. Jak też jak było słychać, jedzie skład Polregio z Kluczborka do Wrocławia i na tym dworcu stają tylko Koleje Dolnośląskie i Polregio. Inne PKP Intercity tutaj nie staje.
jak widać też są tam z boku dalej tory do postoju. Jeden z boku jest tylko. Dwa są takie, dwa tory główne plus jeden tor do stania z semaforem. Bo ten tor, przy którym ja jestem, to ma tam dalej z przodu. Właśnie Regio sobie wjeżdża. Jeszcze taka ciekawostka. Do 2012 roku funkcjonowała tutaj jeszcze bocznica do hydrala. W 2012 roku, jak remontowali chyba tutaj leciutko układ, zlikwidowali tą bocznicę kolejową. Jak ten. Dworzec nie posiada kas, jak większość u nas dworców. Co tam dalej? Ma mały hol zapewne. I jak ten z kolejnego przyjechał kibelek. Ale już zaczynający się na 2000, powyżej 2000 numeru. Jest totalnie chyba inna lekko konstrukcja niż te, które były poniżej 2000. Widać, tylko siedzenia i cała były zmienione. Ja widzę tak, zielone jest dla tego składu, tam dalej mruga pomarańczowe światło. Dalej. Wy na filmiku możecie tego nie widzieć. Jak widać, peron już drugi jest lekko podniesiony, albo było tutaj obniżenie. Są jeszcze tam dwa tory za tą byczkiem z węglarkami, są dwa tory dalej z budynkiem z rampą. Jak widać też są takie kosteczki wajch małe i jest starego typu też. Jako do zmienienia zwrotnicy. Ogólnie byczek sobie pauzuje teraz. Wyłączony totalnie silnik i czeka na jazdę dalej. Jak tutaj widać, tory są trochę już stare. Stary układ, który większość jest nieużywany. Nawet widać, że w stronę Ciebnicy odbiegają dwa tory. Jeden używany przez koleje dolnośląskie, a drugi jest tych torów nieużywanych. I są te stare budyneczki. Tutaj. Następny stacja, przystanek z odcinka o przystankach wrocławskich, synnych, kolejowych. Tam widać ulicę z Zernicką. Przyjechał też autobus, który leci na Leśnicę. W kierunku dworca tego Leśnicę. A tutaj mamy dawny dworzec kolejowy Zerniki. Obecnie to jest przystanek. Po nabudówce u góry widać, że on był... Część została zrobiona w części Farbwerkhaus w stylu niemieckim. To jest niemiecki styl budownictw z dawnych lat. Kiedyś w tym budynku była pociągalnia pierwszej, drugiej klasy.
i kasy. W 1903 roku je zlikwidowano na rzecz mieszkania służbowego. Ogólnie ta stacja została oddana przystanek w 1844 roku, mimo że została wybudowana w 1880. Tak jak dworzec Leśnica, bo to jest na tej samej trasie Wrocław-Zgorzelec, nie do Legnicy. I jakby to powiedzieć, ten przystanek, stacja, jest cztery budynki. Ten malutki budyneczek w Farfek House, stacyjny, który widzicie z innej strony teraz, to jest też zabytkowe, jak stacja Leśnica z zabytkowym zadaszeniem. W oddali widać budynek mieszkalny wysoki. On kiedyś miał nazwę stacji na sobie, ale wyniszczono. W sensie zdjęto ją. I ogólnie z tamtej strony peron jest dość długi. I jeszcze oprócz tego, że są dość długie perony, tak jak zazwyczaj we Wrocławiu, to jeszcze był kiedyś budynek drużników, ale to został przeniesiony do budek takich kontenerowych. Koło tej nastawni jest też bocznica mała do dawnych zakładów jakichś, które zapewne już nie istnieją. I o tej stacji już wszystko, bo ona będzie funkcjonowała i tak dalej w niezmiennym stylu już jako przystanek. Bez kas, bez poczekalni, tylko perony. Nowy dwór. Następny z przystanków dawnej linii marchijskiej. Wybudowany mniej więcej w tym samym czasie co Zerniki i Leśnica. Był tutaj kiedyś dworzec wybudowany, ale podczas II wojny światowej uległ zniszczeniom. Takim zniszczeniom, że PKP nie chciało go odremontować. I później, jak był zniszczony, popadał w ruinę po wojnie. I też po wojnie prowadzono tutaj wyspę. Przystanek był wyspowy i był totalnie inny układ. I był przystanek wyspowy tutaj. W tym miejscu, gdzie jest teraz przejście normalne, było kiedyś kładka i gdzie teraz są te małe kontenery. Kontener plus dwa takie małe budyneczki za stalowa, to tam była kiedyś nastawnia duża. Ale później, jak remontowano tutaj układ w którymś roku, jak remontowano, to pozbyto się tutaj wyspy, która była po środku, i w dojście kładką do tej nastawni też było dojście kładką. Tak, zlikwidowano tutaj wyspę, zbudowano perony tak jak są teraz w obecnym kształcie.
czyli linia E30 leci tutaj tak między peronami w stronę Zgorzelca. To jest linia pana europejska, jak PKP określiło, i tory towarowe, i też odchodzi tor z boku na obwodnicę kolejową, i później w oddali widać ten wiadukt kolejowy, właśnie tej obwodnicy kolejowej, i tory kolejowe towarowe obok stacji, przechodzą koło tej stacji tutaj osobowej. I też jest układ tak zrobiony, że jest kozołek zrobiony z możliwością z postoju dla lokomotywy. Albo jakby była taka konieczność do wykolejenia jej. I o ile na stronę Leśnicy są normalne semafory, to natomiast w stronę miasta przy skraju peronów są malutkie semafory, ciągle nadające kolor pomarańczowy. W jakim celu zrobiono skrócone te semafory? Ja tego nie wiem. Może ktoś z miłośników, który pracuje w PKP, będzie wiedział i mógłby podać. Jeszcze taka mała ciekawostka teraz z punktu dzisiejszych czasów. Między tym wiaduktem, którym widać blisko, a tym dalszym odchodziła bocznica kolejowa do dawnych terenów. Za drzewami były tereny zakładu napraw taboru, zakładu naprawy torowisk kolejowych, i mieli tam swoją bazę. Później oni się przenieśli stąd z Kuźnik na Pilczycę i z Pilczycy na Brochów. I też jak tam na Kuźnikach mieli, to była jeszcze lokomotywą miastara. Co zamiennie mówi parowozownia. Bo tam na początku parowozy były, później normalne lokomotywy spalinowe. I będziemy przechodzili do następnego odcinka. Wrocław, Sołtysowice. Tam jest, widzicie kierunek na Przypole, chyba tory. Po jednym w każdym kierunku i linia do Czarlaskowic. Obecnie w remoncie tutaj. I tak, ta stacja kiedyś była bardziej jakby powiedzmy dworcem, bo też była poczekalnia jako budynku kontrolerów ruchu, i obecnie tam już nie ma dostępu takiego, jak był kiedyś. I podczas upadku PKP stacja dworzec był zdegradowany. Tak jak widzicie teraz, EU07005. Obecnie musiałbym sprawdzić, za jaki to jest skład, i damy w opisie też, za jaki to skład był. Wracając do stacji, ona została zdegradowana do przystanków tylko. Nie wszystkie pociągi się zatrzymują, jak widzicie. Dość długie perony tutaj są wybudowane. Kiedyś tutaj jeszcze można powiedzieć, że była jeszcze stacja towarowa. Obecnie jej nie ma,
Bo to cała część, co była towarowa, została, jakby powiedzieć, zdegradowana do likwidacji. Nie fizycznej, ale likwidacji takiej do obsługi. Bo tak, młyn po lewej znikł, w sensie przestał funkcjonować. Po prawej była cukrownia, która fizycznie już została zlikwidowana. I jeszcze o ciekawe, przy tym przejeździe bliżej, co będziemy, był jeszcze jeden tor. On wszedł za siatkę z prawej strony, kawałek, i tam były manewry do cukrowni. Obecnie jest kozołek do oporowy przed drogą, żeby nie trzeba było wjeżdżać na drogę. Wiadomo, nowy peron po lewej na trasę do Jelca jest robiony. Te, które są do trasy, to do tego pola, to nie będą remontowane za najbliższym czasie. Widać jeszcze stare zegary, jak kiedyś były na większości stacji, teraz już coraz ich mniej jest. W poprzednim sezonie robiłem filmik o tej części dalszej, towarowej, która została zapomniana przez PKP. Bo tamta część totalnie towarowa. Tory boczne są nieużywane, tylko jest główne dwa tory szlakowe, które są po mojej stronie. Po jednym torze z lewej i z prawej używane. Reszta jest nieużywana. Bo ode mnie na lewo są jeszcze tam dwa tory i jest tam też podejrzę waga. Po prawej jest rampa nieużywana, a to jest sens. Była towarowa, jak widać tutaj. Zostawili zwrotnicę, od zwrotnicy robią i najśmieszniejsze jest tor poprowadzony ślepy tuż krótki dosyć i on już zarasta ten tor ślepy, tak jakby był zostawiony do wykolejania niesforynych pociągów. Witam na następnym odcinku. Teraz ogólnie ten początek będzie dotyczył dwóch stacji czynnych we Wrocławiu. Towarowej i pasażerskiej, bo Wrocław Brochów się dzieli na część towarową i część osobową. Z boku właśnie przelatuje osobówka. Jej za bardzo nie widać, bo idę na wiadukt nad torami kolejowymi. I też w tym sezonie uczę się obsługiwać gimbala, którego niedawno kupiłem. I będę z tego starał się uczyć. Wracając do odcinku, tak jak wspominałem, będzie to dotyczyło się dwóch odcinków ten początek. I ta stacja jest jedną z starszych stacji we Wrocławiu. Jest tak, towarowa jest bardziej na bok ustawiona z stacją dokową
ten, z lokomotywą nią PKP. Jest też cmentarzysko lokomotyw, które przedstawiamy w pierwszym sezonie, opuszczone przez PKP. I też stoją na towarówce wagon, składy. Co będę mówił później w części towarowej, w części o stacji towarowej. I też jest ta stacja pasażerska, która przez którą prowadzą ruch, jak dobrze kojarzę, chyba do brzegu pociągi. Ogólnie będę o niej też mówił. Na razie na wstępie też opowiem o terenie, na którym jestem, bo idę dawną drogą, gdzie był wiadukt drogowy nad torami, ale ze stanu technicznego został zlikwidowany. Teraz nawet widać przyczółki tego. I jak widzicie, będzie teraz, jest stacja pasażerska po prawej stronie. Jak dobrze kojarzę, z budynkiem stacyjnym, a po lewej już widać składy z stacji towarowej. One są tak koło siebie. A tam za składami towarowymi jest stacja, ten, lokomotywownia PKP Cargo. I jak tutaj widzicie, jest dalsza część towarówki. W oddali widać dwie lokomotywy Cargo Unita w malowaniu ich. Po środku nie wiem, co to też jest Cargo Unit, ale ma inne malowanie. I ogólnie widać podział między towarówką a pasażerską. Ogólnie część towarowa jest bardziej rozwinięta. Nawet stoi za ogrodzeniem drezyna. Tutaj widać dwa tory idące na stację kolejową Brochu. One później jadą chyba koło siebie dalej. A tutaj tak, budynek chyba WBB23 jest, z boku malutki i duży budynek. I ogólnie na początku, jak widzicie, rozróżnienie jest. I za chwilę przejdziemy do opowiadania już konkretnych. Jak widzicie, tutaj jest część towarowa. Nawet chyba oddali widać Dragona, tam gdzie jest lokomotywownia PKP. Ten, i jak widzicie, stacja jest dosyć potężna, rozległa, ta towarowa. Część ta, która, po której ja teraz jestem, tutaj. I tam jeszcze z boku, co wcześniej na wstępie pokazywałem. W oddali tam, jak widać, tych dużo mastów, to tam jest dosyć potężna ilość torów odstawczych do składania pociągów towarowych.
albo stania. I też po lewej jest cmentarzysko lokomotyw, o którym już wspominałem w poprzednim. I jak widzicie, jest tory odstawce dla przy lokomotywowni PKP. I taboru widać mają ten, jak ja, przynajmniej ja widzę, mają dosyć duży rozrzut. Od paru lokomotyw spalinowych, aż po cały multum tych elektrowozów. Dragon, Jamniki, jak dobrze widzę, chyba nawet Gagarin stoi na czole obok Dragona dwójki. Przy lokomotywowni widać multum skład lokomotyw czekających na zatrudnienie. Przede mną w oddali widać skład, który jest ma włączone jazdę manewrową na światłach. I będę czekał na jazdę. Słyszałem jakiś pociąg RP1 nadał. I ogólnie na tej części towarowej, której jestem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13 torów. Tylko tutaj na tej części, nad którą jestem, nakładcem tutaj. I trzy jednostki cargo unita są na kozołku. Droga prowadząca przy torach kolejowych stacji tej kolejowej towarowej. Obecnie tam, jak widzieliście na zdjęciach, stały platformy do kontenerów i trzy składy albo dwa z węglarkami. A teraz idziemy dalej tą drózką. Idąc dalej przy torach stacji towarowej PKP Cargo, odnajdujemy w takim małym lasersku, jakby to powiedzieć, stary poniemiecki budynek. Zapewne kiedyś należał do PKP też. Takie wejście. No, jak widzicie, teren jest zalany budynek z taką dużą belką po środku góry. Dach drewniany, nawet jest miejsce do wsadzenia dwóch haków, tak jakby coś można było spuszczać w dół. I to nie wiem, jak głęboko tam jest woda. I jest taki mały teren z czymś pośrodku tego bajorka. Nawet teraz zauważyłem, co wcześniej nie widziałem, ucho jest podczepione pod jedną z belek. I wracamy dalej na szlak w cytorach. Idąc kawałek dalej tą drózką, zauważamy właśnie takie małe miejsce, było wcześniej ogrodzone. Tak, kozołek oporowy, szlak po jakimś chyba słupach są tutaj. I tutaj był jakiś tor, czy coś. Możliwe bardzo, że mogła być tutaj mała suwnica albo
opor jakiś. Chyba subnica była prawdopodobnie mała. I możliwe, że też można było, był tutaj blisko podpięty tor. Tutaj jakieś rury może mają związek z tamtymi budynkami wcześniej. Tutaj pozostałości po jakiejś infrastrukturze. A, okej. Okay. Chyba była suwnica. Albo tory, bo tutaj widać idący tor jeden i chyba był nawet tutaj drugi. Ale to są moje do myślenia. Widać tutaj pozostałości po rurach. Tam dalej. One się ciągną niemalże po całej długości. Jak widać SOPA PKP Cargo i ten. Widać lokomotywę napis. Może u was będzie ciężej, ale ja widzę lokomotywę w napisie PKP Cargo, ale malowanie czerwono-kremowe z niebieskimi liniami. Jak widzicie, podstawiane wagony z tej strony. Ogólnie ta stacja towarowa w PKP funkcjonuje od 1945 roku. Ona była zrobiona razem z częścią pasażerską i to jedna z większych stacji PKP w Niemczech była chyba największa albo druga co do wielkości stacja towarowa w PKP pierwsza albo druga co do wielkości w dawnych terenach wschodnich Niemiec dla Niemców. Jedna z najpotężniejszych. I po 1945 roku ta stacja dalej jest jedną z drugą, znalazłem informację, druga najpotężniejsza stacja w Polsce towarowa. Jak widać starego typu semafor. On jest prawie okrągły, ten u góry, tylko ma cięte rogi i paręnaście świateł tak budowanych w to. U dołu jeden pojedynczy. I jakby, jak ja widzę, to jest zapewne górka rozrządowa, która służyła do ustawiania też wagonów. I zapewne semafor do manewrowy przy stacjach towarowych rozrządowych. Bo my przez najczęściej ten, większość ludzi kojarzy semafory innego typu, te jakby powiedzieć na jednej nodze. Następnie ten trafo, czyli energetyczne. Gdzie tam z daleka leci albo osobówka najprawdopodobniej, bo jej nie widzę, a słyszę. Ten teren znaczy też o lokomotywach zapomnianych. Musieli coś poprzestawiać, bo
A, chyba po dokładnie, bo przestawiali. Bo Rumun na samym początku, w starym, starym malowaniu, zielono-zielone z żółtym czołem, ST-47, z tyłu też Rumun w zielonym, zielono-zielonym. Na razie nie będę odchodził, bo jakiś widziałem lokomotywa chyba z wagonami jadąca. Jak widzicie, to z boku pokazywałem tą górkę, tutaj macie z przodu tą górkę. I tam dalej wagon. Do tej pory PKP użytkuje tą stację dość intensywnie. Z tej strony widać raz, dwie wieże. One są nieużytkowane, ale są monitorowane. Tam dalej jest na bank monitorowane, bo jak już wspominałem w serii opuszczone przez PKP o tym cmentarzysku lokomotyw, tam jest na bank monitorowane. Ta chyba też możliwe jest monitorowana. I tak, tam jest widać sopę z więc ten z następną wieżą i wieża ciśnień. Za budynkami jest wychylony mały brama taka. Jak widać przy lokomotywach jest multum wagonów czekających do złożenia w skład i wyruszenie w kraj. Idąc ciągle tą stacją towarową, napotykamy bardzo stare wagony towarowe. Wyglądają jakby coś a la drewno, ale to chyba metal jest. Ale takich wagonów za bardzo nie widziałem wcześniej. I wszedłem kawałek po drugiej stronie tych torów. Stoi w Captrain, podejrzewam, i czeka na wolną drogę. I tak, jak widać z przodu, te wagony, które wcześniej pokazywałem, to one stoją tutaj na odstawczych torach. I tutaj widać też taki jeden tor odstawczy niżej, ale jest a, można wjechać, bo tutaj z górki towar, z górki na dół jest zablokowany ruch. I u góry, na tej górce widać kozołek oporowy, tak jakby koniec to koniec toru. I będę miał zimą wiadomość dla niektórych. PKP Cargo zaczyna we Wrocławiu same palnikiem ciągnąć. Już do ZNTK i Bramowice niektóre składy nie pojadą. Za chwilę się dowiecie, jak bliżej podejdę, ale jak widzicie, tutaj tory są poblokowane, nie ma przejazdu z tamtej strony w tą stronę. Jak zazwyczaj ostro patrzenie przy czas nie jedzie. Tak, tutaj jeden budynek i tory takie rozrządowe na resztę torów, które są poblokowane dla tych towarówek. O, już tutaj widać pozostałości po jakiejś lokomotywie czy czymś, ale
Nietypowe koła. Jakby tutaj, tak, tam się rozsadza dalej. I tutaj taki mały zbiorniczek wodny. I tutaj będziecie możecie sobie zobaczyć, jak poszły pod palnik stare lokomotywy. I nawet sobie znalazły samochody. Widać. PKP Cargo już samotnie tutaj u nas w Wrocławiu. I ogólnie to jest już taki ostatnie tereny tej stacji, bo stąd już pomału kończ. Tutaj ostatnia górka rozlądowa jest, co widzieliście, i dalej już jest wylot ze stacji. I ja właśnie tak małym nieprzyjemnym ten wiadomością żegnam was. Witam was wszystkich, następny odcinek. Teraz jestem przy dawnym zjeździe. Oczywiście już bramy nie ma. Stacja Gondów, i ona została wybudowana na potrzeby linii marchijskiej. W pierwszym sezonie był opisany dworzec linii marchijskiej, gdzie teraz jest robiony obok po dawnej linii jest sieć trakcyjna dla tramwaj, tramwaje zrobiona. I ta linia wychodziła w tym miejscu. Obecnie jest to stacja towarowa Wrocław Gondów. Jak jeszcze istniała linia marchijska, to był przystanek pasażerski. Po zmniejszeniu zainteresowania linii marchijskiej i później zlikwidowanej, stacja została przebudowana na stację towarową i aż gigantycznie rozbudowana. Jeszcze 15 lat temu przede mną stała suwnica. Potem inna suwnica, ta część była wyłączona i tak dalej. Już niestety nie ma suwnicy. I te miejsce, gdzie teraz się znajduję, był placem przeładunkowym dla kolei. W sensie z miasta przyjeżdżały tutaj rzeczy, ładowano na pociągi, później wagony łączono w większe grupy i pociągami drobnicowymi leciało w kraj. Po prawej jeszcze były tory i tak dalej. Po prawej też. Obecnie przy wjeździe są tory na tą część już wydemontowane i tak dalej. Widzicie teraz ET41 czwarty egzemplarz, czyli 004. Na czole z przodu widać słon B. W oddali taki z daskiem to jest stacja paliw dla lokomotyw spalinowych. Obok tej stacji budynek, jeden z budynków stacyjnych. I ogólnie do tej linii jest podłączone do tej stacji Wrocław Gondów jest podłączone aż 7 linii według Wikipedii. I
tutaj dużo stacjonuje pociągów różnych przewoźników też. Widzieliście PKP, trochę za Krzackami stoi DB, czyli Deutsche Bahn. I ten, jak widzicie, już tory powymontowywane, część torów zachwaszczonych. Ogólnie po transformacji kraju PKP zaczęło ograniczać przewozy towarowe i pasażerskie. O pasażerskich na razie nie będę wspominał, bo to jest stacja towarowa, ale też, a będę wspominał o to dojazdach towarowych. O, tutaj jest, jednak są torki jeszcze. I stąd, jak pamiętam, odchodziły w lewo w działki i chyba na starą rzeźnię miejską. I po zmianach na kolei, czyli liczmy od 90 roku, zaczęto mieć gdzieś klientów drobnicowych, którzy się przerzucili na na ciągniki siodłowe z naczepami. PKP po prostu nie chciało im się brać towarów drobnicowych od swoich klientów, tych drobnicowych, i sobie składać na stacjach takich przeładunkowych, placach, i to później po całym kraju wywozić. Po prostu według tamtejszych władz to nie było ekonomiczne. I dlatego ta część stacji, po której teraz chodzę, po prostu popadła w zapomnienie, zaczęła zarastać i tak dalej. O. Sobie przejdę. I tutaj, jak widzicie, trzy tory są, bo tutaj chyba był rozjazd. I tak, jeden, drugi, trzeci tor już rozczłonkowane i tak dalej. I zarasta. I po prostu po tym, jak klienci ci drobnicowi zostali, w cudzysłowie, olani przez PKP, bo nie dawali dużego zysku jak duże firmy, które dawały pociągi składy takie od jednego klienta długie, to dla PKP było według nich bardzo intratne. A przewozy drobnicowe, czyli składanie całego składu od wielu klientów po jednym, dwóch wagonach, dla nich to było nieekonomiczne według PKP. Dlatego coraz mniej tych drobnicowych pociągów wyjeżdżało, a teraz nie wiem, czy w ogóle jeszcze drobnica jeździ koleją. Ale jak ciągle widać, to cało składowe pociągi jeżdżą. I tutaj jest tak, dwa tory są poza szlakiem. I tutaj parę, raz, dwa, trzy, cztery i może jeszcze tam kawałek dalej w bok następne. I po prostu takie części dużych, potężnych stacji jak ta na Gondowie i na inne, jak były drobnicowe, umierały. Bo nie było już zapotrzebowania na przewozy drobnicowe według PKP. Bo to im się, jak mówiłem, już nie opłacało. Natomiast firmy widzą, że PKP, jakby powiedzieć, olewa ich, to po prostu zaczęli przenosić się na ciągniki siodłowe, bo to jest nie nazywane tirami.
od konwencji wiedeńskiej, która wprowadziła karnet TIR. I ten karnet TIR pozwalał bez kontroli przejeżdżać granicę, czyli najczęściej było u klienta albo w miejscu docelowym kontrola celna robiona i później, a na trasie nie była w ogóle kontroli. W sensie wtedy na granicę, jak jestem w Unii Europejskiej, nie byliśmy. I dlatego jest bardzo duża, tak dużo celników sadłowych u nas w ruchu, w kraju. I są rozjeżdżane drogi. Przez to, że PKP, dla PKP nie było kalkulowane przewozy drobnicowe. Fajnie by było, jakby PKP wreszcie się ocknęło i zaczęło pomału walczyć o tych klientów drobnicowych. Bo to też by działało dla PKP, żeby zdobędą klientów i tak dalej. I nie będą musieli każdej złotówki przeglądać 10 czy 20-krotnie. Po prostu większe zyski. Ale zarazem trzeba będzie to robić z głową. Bo nie... I tak, zrobić duże place postojowe dla samochodów, które przewodzą towar, tak żeby można było po prostu zrobić zaplecze techniczne, gdzie byłyby te wózki widłowe, które mogłyby przewozić ze samochodu na rampę, poprzez rampę do wagonów, z wagonów na małe samochody. W sensie takie dostawczaki małe, duże. Niektórzy nie też mogą nie wiedzieć, są takie duże dostawczaki, samochody dostawcze, w sensie kabina i buda. On ma z parę metrów i pod on wygląda ten duży dostawczak, samochód podobny do TIR-a. Ale on jest bez naczepy, tylko ma na sobie tą budę. Jakby takie samochody przyjeżdżały na plac tutaj do przeładunku i ten dawały towar, brały, to PKP mogłoby zyskać bardzo dużo klientów. Ale żeby te place znowu zrobić do życia, to trzeba by było wydać trochę kasy. Bo tak jak widzicie, teren jest zapuszczony. Dwa skrajne tory zostały. Nie wiem, czy tam kawałek dalej były. Powiedzmy, że to są dwa skrajne i tak, raz, dwa, trzy, cztery, z pięć torów zostało zdemontowanych, czyli dużo terenu, gdzie mogły pociągi by stawać i tak dalej, nawet kompletować sobie wagony, wiadomo. Jak teraz w 2007 roku był, w 2008 roku był kryzys, się zaczął pomału, nasilenie w 2009, tak, 2009 główny regres i zniska. W zeszłym roku to samo się zaczęło i teraz znowu mamy taką niskę regres na produkcjach i tak dalej, oprócz tych firm spożywczych. Ale jakby teraz jest ten regres w gospodarce, to można by było za tańszą kasę odbudować te wszystkie place
i wznowić ruch drobnicowy. Bo naprawdę, jak się to z głową zrobi, to takie stacje jak ta Wraca Wglądów odzyją. No na razie, jak widzicie, ciągle tutaj poniszczone. Tak, to były dwa, to są, ja idę między ostatnimi dwoma torami. O, jedzę klas 66, jak dobrze kojarzę, Freilinera. Z są z chyba węglarki to są. I jak widzicie, cała pojazdówka. I tutaj było potężna stacja. Drugą potężną stacją jest Brochów. Był Brochów potężną stacją, bo tam część infrastruktury też popadła w ruinę, tak jak tutaj. Bo przewozy drobnicowe odpadły. Jak widać, ten Freiliner ciągnie, od dali widać wagon węglarki tego Freilinera, a za nim leci skład z cysternami i jakimiś wagonami, które można przesuwać. Taki metalowa burta i jedną część można przesuwać. I co ja tutaj, jak widzę, o, nawet zwrotnicę sobie PKP wzięło, albo smutni panowie. Jak tutaj widać, są podkłady strunobetonowe, czyli struny są z metalu w środku, zalane betonem. Obok drewniane, czyli nie i po lewej też. Czyli nie wszystkie tory były pozmieniane. Aha, czyli tak, zobaczę. A, czyli to są jeszcze do czynnych torów. O, nawet macie zniszczony sprzęt do napełniania parowozów. Aha, czyli klas 66 był ciągnął, a na popychu leci jaka spalinówka. Chyba Deutsche Bahna. Ale teraz tak z oddali dokładnie nie widzę. I jedyny ratunek na te części, które podupadły, kolejowych, towarowych, jest uruchomienie z powrotu mocnego przewozu drobnicówki. To może uratować te stacje. Jak zawsze kujące roślinki do wszystkiego się przyczepią. No widzicie, te tutaj już są wszystko poodcinane. Dobra. O, nawet stara przyrząd do zwrotnicy. I sobie tak długi skład, że
lok na Popychu jest za budynkiem. Hopla. Ja sobie jeszcze trochę bokiem pójdę. I najdłużej. Jak widać, stare budynki. Tam było dal jeden, tutaj dwa. Są nieużywane. O, lokomotywa na Popychu. Gdzie zniknęła? Zniknęła. Albo ona nie była na Popychu. Elektronik dalej stoi. Dobra. Tylko nie wiemy, w którą stronę będzie leciał skład. Bo w oddali słyszałem RP1. Jak widać, z niej strony budyneczek. Postaram sobie wejść na... Aha, był lok nie na Popychu, ten mały. Jest za tymi wagonami. Okay. Sobie zejdę. Dobra. Jak widać, wyniszczony budynek. Dobra. U góry zniszczony już jedna komora, był kominek. Aha, czyli tam widzicie przez okno, ten dojce pan co widziałem, myślałem, że na Popychu, on poszedł po wagony. Tutaj druga część tego budynetku z toaletą. Z tej strony nie ma. Okej. Okay. Widać, wyniszczone budyneczki. I teraz okej. Okay. Z prawej i z lewej nic nie ma. To wracam tam za skrajnie. I niestety, że takie części kolejowe nikną. Jeszcze postaram się pójść do tamtego budyneczku. No. Zachwastona zwrotnica. Jeszcze w konstrukcji torów robienia stykowej. Bo kolej, jak dobrze pamiętam, kolej transsyberyjska spowodowała to, że jako pierwsza kolej zaczęła robić trasy tak zwane bezstykowe. Tam, gdzie były kiedy styki, oni to zaspawali, żeby było razem. I można byłoby dzięki temu szybciej jechać. Tem dwójka, te Deutsche Bahn, numer 283. I czyli manewry na stacji. I ogólnie szkoda, że ta stacja podupadła. Widzicie też, jak w wielu części towarowych z tej strony trzeci za duży, prawdopodobnie też jest opuszczony za drzewkami. Spalone podkłady. Nie wiem komu, jakiemu niemyślącemu człowiekowi
zachciało palić się podkłady kolejowe. Po prostu dużo złych rzeczy poszło w atmosferę. To jest ten długi budynek opuszczony. Jak widzisz. Raz, dwa, trzeci, czwarty budynek tej części. Jak widać, małe odgrodzenie, taka mała jakby to jest ala śluza. Opuszczony. To jest jedna część. Jest to dziwo, ten się trzyma na tym budynku. Opla. Tutaj już druga część tego budynku. Raz to jedne, drugi pomieszczenie. Trzecie pomieszczenie. Czwarte pomieszczenie. I toaleta. Jako piąte małe pomieszczenie. Najśmieszniejsze, że chyba są jeszcze drutki kolejowe. Tak, jest, to są drutki kolejowe. Jeszcze stare, chyba starego typu. PKP jest. Tylko coś nie mogę znaleźć daty. Jak ktoś będzie wiedział, z którego roku jest to wzór zawiadomienia PKP, proszę pisać w komentarzach. I jak jesteśmy ogólnie też, jak tyczy się urbexu, czyli takiego chodzenia po opuszczonych rzeczach, niczego nie zabiera się z danych miejsc. Tutaj widać, że zostało pomieszczenie przedzielone drewnianą ścianą. Jedno duże pomieszczenie. I tak jak mówiłem, pierwsza zasada urbexu: nie zabieramy nic z danego miejsca. Druga zasada urbexu: niczego nie niszczymy. I tutaj jakiś podbudowa schronu czy czegoś. A zobacz. Dobra. To nie na dzisiejszy odcinek. I widać. Tutaj był tor. Obok też. Następny. I tak. Jak widać, tutaj się kończy stara szafa z prądu tam. Tak. Widać tutaj jeden tor. O. Duży. Tak, tu jest, zaczyna się górka. Budynek jest obok tej górki. Bo zapewne tory trochę zaczną iść w bok. Albo na terenie tej górki był. I tak, semafor u góry. Do manewrowania i składania składów. Z tej strony jeden budynek.
Na początku filmiku był drugi budynek i widzę tam może w tle trzeci budynek z tych wysokich. Ja na dzisiaj już będę pomału kończył, czyli suby, lajki, udostępniania, proszę. Zwiększy to zasięg samego filmiku, jego polecania przede wszystkim osobom niezwiązanych z kolejnictwem, czyli na naszych grupach kolejowych. I więcej osób może wiedzieć o kolei i tak dalej. I może powiększyć naszego grona miłośników kolei następne osoby. I na dzisiaj to będzie koniec. Na razie.